Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie w Strefie Kultury, a my jesteśmy na Placu Wolności w Zabrzu, na jarmarku bożonarodzeniowym pod tytułem Idą Święta. I dziś w Strefie Kultury między innymi o tym wydarzeniu. Zostańcie z nami, bo naprawdę warto. Zwyczaj jarmarków bożonarodzeniowych przyszedł do Polski z innych krajów europejskich. Tamte jarmarki są dużo, dużo większe aniżeli ten nasz zabrzański, ale w polskich miastach też widzimy coraz częściej, że ta tradycja się rozwija. My się także staramy w to włączyć. Widzimy, że to się spotyka z dużym zainteresowaniem mieszkańców i bardzo nas cieszy, że coraz więcej osób chce z tego korzystać i odwiedza ten przepięknie oświetlony pasaż i przepięknie oświetlony Plac Wolności. No nie ukrywamy, że w tym okresie, kiedy powstały wielkie centra handlowe w naszym mieście, a wiemy, że będzie powstawało kolejne, tych ludzi w centrum miasta jest trochę mniej niż kiedyś, więc to też jest taka okazja, żeby przypomnieć, że tu bije serce miasta i warto od czasu do czasu zajrzeć na Plac Wolności, zajrzeć na ten pasaż wolności. Wprawdzie teologicznie większe są święta Wielkiej Nocy, ale bliższe naszemu sercu jest zawsze Boże Narodzenie, dlatego że to są święta, kiedy my zbliżamy się do Pana Boga, ale Pan Bóg jeszcze bardziej zbliży się do nas. Bo Bóg się rodzi, jak śpiewamy, a moc struchleje, ma granice nieskończone, wzgardzone, okryte chwałą. Ale przede wszystkim są to święta rodziny. Kiedy ludzie inaczej patrzą na siebie, mają do siebie dobre słowo i przeżywają radośnie to święto Bożych Narodzin. Lat temu pierwszy raz skauci austriaccy w Grocie Narodzenia Pańskiego odpalili światło i zaczęli rozprowadzać najpierw po Austrii. Z kolejnymi latami zaczęło się to rozwijać na całą Europę i właściwie na cały świat. Związek Harcerstwa Polskiego, polscy harcerze od 25 lat już roznoszą to światło po wszelkiego rodzaju instytucjach, po swoich rodzinach i z każdym rokiem, z każdym nowym tekstem wiodącym, myślą przewodnią tego światła. W tym roku odważnie twórzmy pokój. Wiadomo, sytuacja jest taka, a nie inna na całym świecie, tak samo w naszym kraju różne frakcje polityczne pomiędzy sobą tak naprawdę walczą. Dlatego ważne jest, abyśmy ten pokój tworzyli, zaczynając od swojego własnego domu, idąc coraz dalej na swoje miejsce pracy, swoje miejsce działalności poza pracą i tak samo w całym kraju. Jeżeli będziemy sami potrafili ten pokój stworzyć u siebie w domu, będziemy w stanie go stworzyć także w naszym całym kraju. Jeżeli chodzi o dojście do Polski, no to mamy bardzo krótką drogę, bo z Austrii wędruje przez Słowację i na Polanie głodówka ze swity słowackiej przekazywane jest polskim harcerzom, a następnie z Polski idzie dalej na wschód. Z Polski wędruje na Ukrainę, na Białoruś, na Litwę. Inne kraje wędrują z nią w inne części Europy. Dotarło poprzez Częstochowę, bezpośrednio z Zakopanego światełko wędrowało równolegle do Częstochowy i do Krakowa i stamtąd w Częstochowie na Jasnej Górze odebraliśmy te światło i przyprowadziliśmy je tutaj do naszego miasta. Thank you.
że tak naprawdę co roku życzymy tego samego. Przede wszystkim szczęścia, powodzenia, życia rodzinnego takiego, które będzie Państwa satysfakcjonowało. Oczywiście życzymy także pokoju, dobrobytu. Myślę, że od wielu, wielu lat ludzkość życzy sobie w tą niezwykłą noc, w ten niezwykły dzień, cały czas tego samego i cały czas tego samego nam potrzeba. Szanowni Państwo, podczas opłatka ludzi kultury nagrodę prezydenta miasta Zabrze w dziedzinie właśnie kultury otrzymała m.in. pani Jolanta Skorupa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zabrzu, z którą teraz mam przyjemność porozmawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chcę powiedzieć, jak wrażenia, kiedy usłyszała pani swoje nazwisko, że ta nagroda wędruje w pani ręce. Wielkie zaskoczenie. Zaskoczenie takie jak, no nie wiem, jakbym wygrała w Totolotka. No nie wiedziałam. Przyszłam jak co roku na przepiękną Wigilię Opłatek Kultury. No i jestem pod wielkim wrażeniem. Zastanawiam się, jak to się stało w ogóle. No trudno do rozgryzienia. Powiem szczerze, że zamurowało mnie, bo siebie traktuję jako rzemieślnika kultury, nie tak do końca twórcę i po prostu mnie zatkało. Nie dla nagród się to robi wszystko, ale nie ukrywam, było to bardzo przyjemne, jest bardzo przyjemne to wyróżnienie, tym bardziej w środowisku fachowców, znawców jakby tematu i docenienie w ten sposób jest dla mnie bardzo ważne. Szanowni Państwo, w naszym mieście wielkie uroczystości rozpoczynają się od zagrania hejnału. I drodzy Państwo, oto ci, którzy są odpowiedzialni za to. Nasi zabrzeńscy hejnaliści, którzy stali wyróżnieni nagrodą prezydenta miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Witam Was bardzo serdecznie. No to po pierwsze gratuluję tego wyróżnienia, a pytanie, czym ono jest dla Was hejnalistów naszych zabrzeńskich? No nie spodziewaliśmy się zupełnie tego, że dzisiaj spotka nas takie wyróżnienie. Tym bardziej się cieszymy, że zostaliśmy docenieni. Cieszymy się też również, że możemy tutaj teraz być na tej Wigilii Środowisk Kulturalnych w Zabrzu. Jak się staje przed takim wielkim gremium, odgrywa się ten hejnał, wiem, że to już dla Was jest rutyną, bo Wy go już znacie na pamięć, ale czy za każdym razem czujecie tę odpowiedzialność, jaka na Was spoczywa, że Wy gracie ten hejnał naszego miasta? No może
nie jest to jakaś wielka odpowiedzialność, ale w momencie, kiedy rozpoczynamy grać, jednak wszyscy wstają i wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, z powagi tego wydarzenia, ale przeważnie obwieszczamy rzeczy radosne, czyli święta miasta, jakieś uroczyste, podniosłe chwile, także w zasadzie czujemy radość z tego, że możemy obwieszczać takie nowiny. Ale oczywiście panowie nie tylko są znani jako hejnaliści, bo oko dostrzeże was to wytrawne w orkiestrach, w zespołach, które działają nie tylko na terenie naszego miasta. Tak, oczywiście. Gramy w orkiestrach dętych, gramy również w zespołach. Także można nas spotkać właśnie w różnych innych miejscach. No, także muzyka, jednym słowem, jest waszym życiem. Dokładnie. Gramy od maleńkości na trąbkach. Uczymy, również jestem nauczycielem trąbki, także uczę naszych następców. Myślę, że trębaczy nigdy w Zabrzu nie zabraknie. Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik chciałbym życzyć Państwu, abyście Państwo odnajdywali w przyszłym roku, 2017, te wszystkie radości, które niesie ze sobą kultura. Szczególnie kiedy mówimy o wydarzeniach w mieście Zabrz. Mamy tych uroczystości, a także wydarzeń kulturalnych tak wiele, że potrafilibyśmy obdzielić nimi niejedną miejscowość. Ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak pięknie realizują niektórzy swoje powołanie. Bo najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy doświadczyć, to oczarowanie kulturą. Jest to uczucie, które jest na granicy wyobraźni i prawdziwej sztuki. Kto tego nie pozna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu. A jestem przekonany, że Państwo jako odbiorcy potraficie się nie tylko dziwić, ale i również zachwycać tymi wszystkimi wydarzeniami, które dla Was, mam nadzieję, przygotowaliśmy w bogatej ofercie kulturalnej. Szanowni Państwo, w imieniu swoim i pracowników Muzeum Miejskiego życzę Państwu samych miłych, pogodnych i dobrych chwil w czasie świąt. Chcę także życzyć od naszego muzeum wspaniałego przyszłego roku. Pomyślności, miłych chwil, dobrych zdarzeń i nadziei na jeszcze lepsze czasy. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, zbliżają się przepiękne święta, święta Bożego Narodzenia. Okazja do tego, aby spojrzeć w siebie głębiej, zastanowić się nad tym, nie tylko co nas otacza, ale co mieszka w naszych sercach, umysłach, duszach. Niech te święta będą takie, żeby nikt, kogo znamy dobrze lub mniej, nie czuł się zapomniany, żebyśmy robili wszystko, aby nikogo nie skrzywdzić ani słowem, ani myślą, abyśmy potrafili wybaczać i abyśmy wiedzieli, na czego pamiątkę obchodzimy te święta, że narodził się Pan po to, żeby nam było dobrze. Wszystkiego dobrego Państwu. Życzę Państwu wesołych, spokojnych świąt, pełnych miłości, przepełnionych radością w gronie najbliższych oraz pomyślności w nadchodzącym nowym roku.
Szanowni Państwo, piękne panie, znakomici panowie. Na kilka dni przed świętami w imieniu muzyków oraz wszystkich pracowników Filharmonii Zabrzańskiej oraz w swoim imieniu życzymy Państwu wspaniałych, radosnych świąt. Miłości, uśmiechu, zrozumienia i zapomnienia o tym wszystkim, co było złe w tym roku. Niech te święta wzbudzą w nas miłość, radość i przede wszystkim uśmiech. Wesołych świąt! Chciałam życzyć wszystkim mieszkańcom Zabrza, dzieciom, młodzieży, przede wszystkim pasji, robienia tego, co się kocha, no i cudownych, wspaniałych dni w czasie świąt Bożego Narodzenia. I nie zapominajmy o drobnych prezentach dla swoich najbliższych. Dziś bardzo krótkie kalendarium, w którym najpierw zapraszamy do najstarszego na Śląsku kina Roma. A tam w piątek i od wtorku dwie propozycje. Pierwsza z nich to norweski przygodowy film familijny pod tytułem Magiczne Święta. Zapraszamy o godzinie 17. A starszym widzom o godzinie 20 proponujemy amerykańsko-kanadyjsko-brytyjski thriller zatytułowany Dziewiąte życie Louisa Draxa. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia aktorzy Teatru Nowego o godzinie 16 czekać będą na widzów ze wspaniałą adaptacją powieści Charlesa Dickensa pod tytułem Scrooge, opowieść wigilijna w reżyserii Henryka Adamka. I to wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, a z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym telewidzom życzę spokoju, radości i rodzinnej atmosfery. A my widzimy się już po świętach, w czwartek, o stałej porze, nie gdzie indziej, a na antenie telewizji Zabrze. Możecie znaleźć nas również w internecie na stronie www.tvzabrze.eu. Zapraszam również na nasz profil facebookowy. Jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia.